Trwają prace przy budowie nowoczesnego basenu w Wiśle. Są opóźnienia, ale burmistrz Perły Beskidów Tomasz Bujok jest dobrej myśli. Firma wykonawcza kończy niecki basenów, czyli potężne betonowanie, zbrojenie, które miało miejsce prawie w czasie było rozciągnięte przez cały ten bieżący rok. Kawiarnia, ta stara kawiarnia jest w tej chwili na etapie zamkniętym, czyli ze stolarką okienną i trwają prace wykończeniowe w środku. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu zostanie otynkowana z zewnątrz, a więc ten budynek kawiarni do końca roku powinien być gotowy. Budynek wielofunkcyjny, który jest przybliżony jak gdyby do startu, no jest finisz w tej chwili, jeżeli chodzi o prace betonowe, czyli konstrukcja budynku, tak aby móc też w zimie wykańczać go w środku. No i plan jest taki, że wiosna oczywiście cała technologia basenowa, zjeżdżalnie i zagospodarowanie terenu. Mam nadzieję, że te prace będą teraz wykonywane bardzo, bardzo sprawnie. No nie ukrywam, że mnóstwo problemów mieliśmy z tym obiektem, mnóstwo kłód rzucanych pod nogi, nie boję się użyć tego sformułowania, przez różne instytucje, no ale mam nadzieję, że teraz już to pójdzie w miarę płynnie. Niepewnie, ale na chwilę obecną burmistrz potwierdza, że termin oddania basenu do użytku na nowy sezon jest póki co aktualny. Nie jestem w stanie przewidzieć, co się jeszcze wydarzy, czy jakiś odbiór gdzieś nie będzie powodował przesunięcia terminu, albo czy wykonawca na przykład, czy jacyś podwykonawcy nie zejdą z budowy. Dzisiaj na tym rynku budowlanym jest tyle niespodzianek i tyle zagrożeń. Ceny materiałów na wiosnę mogą być tak szaleńcze. Nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Koszty tej inwestycji są niemałe. To jest inwestycja rzędu 20 milionów złotych, więc w zasadzie chyba największa realizowana przez miasto od, no chyba w historii, tak szczerze mówiąc, bo to potężny wydatek, potężny zakres też. Nawet sam sobie nie zdawałem sprawy z tego, ile betonu i ile stali w ogóle jest potrzebne do tego, by zmodernizować te obiekty. No ale takie wyzwanie podjęliśmy. Zresztą też to było deklaracja z naszej strony i Rady Miasta i moja i w poprzedniej kadencji i w tej, że doprowadzimy do otwarcia tych obiektów, więc chcemy też to uczynić i wywiązać się z tego zobowiązania. No bo ten basen to jest taka długo wyczekiwana inwestycja. Tutaj brakuje tego obiektu, tego kompleksu w Wiśle, no mieście turystycznym. Nie, no oczywiście, że tak. Poza tym nam brakuje też tego obiektu dla naszych mieszkańców, dla naszej młodzieży, która mogłaby z tego korzystać w okresie letnim, ale też wczesnoletnim i późnoletnim, tym mam na myśli czerwiec i wrzesień, chociażby właśnie ucząc się pływać, ale też mając możliwości chociażby zarabiania sobie, będąc ratownikami być może, bo chcemy wprowadzić również na tym obiekcie taki program, w którym sami szkolilibyśmy tych ratowników wodnych, a oni w zamian za to przez jakiś okres czasu by u nas też pracowali. Więc mamy jakieś tam pomysły na to, aby też dawać naszej młodzieży jakieś szanse w tym zakresie do rozwoju. Prace przy budowie cały czas trwają. W okresie zimowym będą prowadzone głównie wewnątrz obiektów. Jak widać, prace przy budowie Wiślańskiego basenu trwają. To trudna inwestycja. Czy uda się ją zakończyć w terminie? Czas pokaże. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.